Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. 9:15. Minęła na zegarach czas na temat dla reportera. W kalendarzu wtorek, 23 dzień kwietnia, jest Jarek Adamek. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. I dziś dzień piękniejszy niż wczorajszy, jeżeli chodzi o atmosferyczne warunki za oknem. Nie wiem, skrobałem. No, ale słońce jest. Ale skrobałem. No tak, zdarzyło się. Nie tylko tobie, Jarku. Powiem wam, że myślałem, że to jest wilgoć na szybie, ale wycieraczka powiedziała, nie, kochany, to nie jest wilgoć, ja tego nie zbiorę. Zaprotestowała. I drap, człowieku, no i drapałem. Ale dobre informacje mamy dla was oczywiście, znaczy może inaczej, my przekazujemy te informacje, które synoptycy nam przedstawiają, no i wygląda to obiecująco już od najbliższego weekendu, także czekamy na tą majówkę. Od najbliższego weekendu. Do najbliższego weekendu jeszcze kawał czasu. No też, prawda, ale też już wspomniałem, że dzisiaj wtorek, a wtorek lepszy niż poniedziałek. Właśnie, jak tam rolnicy, kochani, jak tam u was, bo to wiecie, my to tam możemy najwyżej sobie przesmrazać mieszczuchy, że szybę trzeba skrobać albo kalewyfę rozkręcać, a wy to już tam macie, zdaje się, wegetację zaawansowaną, więc jak sobie radzicie? Widziałem takie niesamowite zdjęcia winnic, bo mamy w Polsce sporo winnic. No i tam po prostu jest taka dramatyczna walka z tymi temperaturami. Ogniska się pali po prostu. I to tak dużo tych ognisk. A nawet w jakiejś miejscowości widziałem, że przy pomocy śmigłowca próbowali ogrzewać rośliny. Tak, że niby to nagarnia to cieplejsze powietrze z góry, żeby właśnie przy ziemi trochę podnieść temperaturę. No ale na śmigłowiec to nie każdy może sobie pozwolić. No i tu jest właśnie, to jest taki jeden malutki, malutki problem, że jeszcze nie każdy rolnik ma śmigłowiec w domu. No dobrze. No dobrze. 65 529 5529. Czekamy na państwa telefony, czy to w sprawach pogodowych, czy to w sprawach innych, czy to jeszcze w sprawach wyborczych. I ja muszę powiedzieć taką rzecz, że bardzo jestem pod wrażeniem, jak szybko posprzątano materiały powyborcze. Zauważyłem to ostatnio też, więc tutaj naprawdę to jest ekspres. Jednak jak są lokalne wybory, to ci kandydaci, szanowni politycy mali w sensie małych wspólnot, jakoś tak się bardziej przejmują. Widziałem nawet osobiście kandydata, jak ściągał materiały. Ale tak ściągał i płakał, czy... Nie wiesz, czy wygrał. Nie, wiem, że jest okej. A wygrał, no tak. To ściągał z uśmiechem na ustach i to ostrożnie ściągał, żeby mu się za 5 lat przydało. Nazwiskami nie będę rzucał, natomiast rzucę numerem 65 529 5529, i ten numer został już przez kogoś wybrany. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, panie Adamek, ja mam do pana taką serdeczną prośbę, bo wie pan, o co mi chodzi. Chodzi mi po prostu o tą drogę, która idzie z Osieszmy do Lipna. Przecież to jest pół roku, ta droga jest zamknięta, była oddana, jest w tej chwili zamknięta i pojechałem tam zobaczyć, jeden dzień byłem. Przecież tam się nic kompletnie nie robi, ja nie wiem, co tam mówi. Jak oni długo to mogą to trzymać? No. By trzeba ruszyć jakoś. To jest pół roku ta droga, która była oddana i w tej chwili zamknięta. Najlepiej wysypać trzy ciężarówki, żwiru z jednej, z drugiej strony i nie puści samochodów. I się nic nie robi. Nic się nie robi. Prawda, nic się nie robi. Tam się nic nie robi, bo jeszcze ciągle nie wiedzą, co tam trzeba zrobić. Wie pan, co powiem panu tak szczerze, tak z mojego takiego tego. Jeśli ktoś by pomyślał logicznie, że tam są drzewa i tam są pnie, zostały korzenia, bo to jak wycięli, to te korzenie zgniły i tylko dlatego to te korzenie trzymały całe po prostu to. No tam ktoś, tym, co po prostu robił po prostu ten cały projekt, tam powinien za to beknąć. O. Ciekawe, czy nowe władze powiatu się tutaj tym zajmą również pod względem odpowiedzialności. Natomiast, to ja słyszałem te głosy, że te drzewa to wszystko trzymały w kupie, zwłaszcza tą ziemię, która tam jest teraz, jak się okazuje, rozmiękła i to wszystko podobno zjeżdża tam do tego bajorka, jeziorka. Natomiast, z tego, co tu starosta mówił, bo mówił o tym...
tak chyba koło Wielkanocy. Tam trzeba będzie najprawdopodobniej nabijać jakieś pale kilkunastometrowe, żeby to ustabilizować. No ale to wie pan, to jeszcze trzeba projekt wykonać, to trzeba ustalić, kto to ma zrobić, bo firma, która robiła drogę, no ona twierdzi, że ona robiła zgodnie z projektem, no to czemu ma ponosić koszty? Starosto z kolei mówi, no ale gwarancja. No i tak się kłócą, pewnie w sądzie się wszystko skończy. A wy, szanowni mieszkańcy, cierpimy, i kierowcy, to musicie na razie przez jeziorki tą taką aszkową drogą, albo dookoła przez Leszno. Ale wie pan co, powiem panu jeszcze jedno, bo ja tam byłem akurat, tak się spotkałem, przyjechali tam po prostu z rejonu dróg i zbierali jakieś tam kostki czy coś takiego, bo te kostki im tam ginęły. Ja mówię do nich, zobaczcie panowie, połowa jest po prostu wykluczona, a połowa jest dobra. To, żeby to nie szło puścić po prostu same osobówki, tylko to tak jest, jak oni by otworzyli osobówki, puściliby, to wie pan co by się stało. Wie pan co by się stało, tak, to tak jak na tej drodze właśnie jeziorki wyciążkowo, która ma być tylko dla osobówek, a państwo dzwonili już kilka razy, że tam ciężki sprzęt jeździ, tutaj byłoby to samo, znaczy kierowcy by jechali, mówią tam, albo mi się uda, albo co najwyżej mandat to się w koszta wrzuci, nie? Zgadzasz. No. A niech tam, spróbował tam przejechać tą po prostu tą śrutową drogą, tą kamieniową, niech i jedzie samochód z jakiejś sprzeciwka. Tam jest 30 na całym drodze. Wie pan co, że człowiek po prostu, ja jednemu tak zrobiłem, widział, że tak zasyło to samo, tu wyjechało mu na środek i go normalnie go zatrzymał i wtedy go dopiero zjechały. Przecież ludzie po prostu są, nie myślą. Dobra, no będziemy pytać nowego starostę, bo już za tydzień mniej więcej będziemy mieli... Tak, bo 6 będą mieli po prostu chyba te. Tak. No to wszystkiego dobrego życzę wam, wszystkiego dużo zdrowia. Dobrego, kłaniamy się i życzymy cierpliwości dużej, zwłaszcza dla mieszkańców gminy Osieczna i gminy Lipno, którzy normalnie tamtędy sobie jeździli, a jeździć nie mogą. Tak, pierwsze sesje samorządów będą właśnie w tym tygodniu między 1 a 7 maja, z tym, że wiecie, mamy 1 maja, mamy 3 maja, mamy tam weekend po drodze, także... No ten weekend trochę wydłużony, znaczy kto może oczywiście. No więc to tam wiem, że niektóre samorządy będą 2 maja obradować, niektóre będą 6 maja obradować, może 7, także no czekamy, aż się ukonstytuuje nam tutaj zarząd powiatu i nowy starosta i pewnie nowy starosta na dzień dobry ma taki ból głowy, że ma właśnie totalnie rozgrzebaną inwestycję, która już przecież była oddawana do użytku i co? Skończoną, nieużytkowaną. Nowka znaczy, sztuka nieśmigana po prostu. Dobrze. 65 5 29 5 5 29, zapraszamy państwa bardzo serdecznie, żeby do nas dzwonić, czy to w sprawach drogowych, czy w sprawach innych. Jakie nadzieje wiążecie z nowymi samorządami, bo to właśnie między innymi także drogi i gminne, i powiatowe. Pewnie wam ci kandydaci, co to już są wybrani, tam te drogi obiecywali, więc... Szanowni, będziecie sobie teraz musieli się... Weryfikacja będzie teraz. Tak, będziecie się musieli z tych obietnic teraz wywiązywać. Tylko pamiętajcie, kto wam co obiecał, nie? Żeby się nie pomylić przypadkiem. 65 5 29 5 5 29. Co tam jeszcze u państwa dzisiaj? Cisza, spokój, linia wolna. Proszę dzwonić, bo do 9.45 jeszcze sporo czasu, a ten czas jest dla was, jak zawsze zresztą, nie po to, żebyśmy mogli sobie tutaj przy kawce, herbatce porozmawiać, tylko wysłuchać. Co uczynimy z prawdziwą przyjemnością, a póki co no zagadujemy, no bo nikt nie dzwoni. Zagadujemy w sensie, co słychać ciekawego u państwa. Co słychać u pana, panie Eryku? A u mnie bardzo dobrze, do przodu. Do przodu. Co jeszcze? No nic ciekawego. Serio, myślałem, że jak się z takim młodym człowiekiem, to się dużo ciekawego. Może gdybyśmy, nie wiem, po tygodniu widzieli. A, i gdybyś jeszcze w tym tygodniu do pracy nie chodził. To może jeszcze. Tylko żebyś był w jakichś różnych miejscach, gdzie się dzieje, nie? Ale jak tylko coś takiego się wydarzy, to na pewno opowiem. Tymczasem słuchamy kolejnego telefonu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak w sprawie Ukrainy trochę. O. Kongres amerykański zatwierdził 61 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy. A ja mam pytanie, czy ta Ukraina jeszcze ma kim walczyć, skoro młodzi ludzie rozproszyli się po całej Europie, tu się bawią, a co dalej? Dlaczego Załęski
nie weźmie ich do poboru i nie weźmie ich sprowadzić z powrotem na Ukrainę. Ja nie mówię o dzieciach, ja nie mówię o kobietach, nie mówię o ludziach w wieku już jesieni, ale młodzi, którzy wyjechali, uciekli z Ukrainy, czas chyba by było, żeby w jakiś sposób ich tam ściągnąć z powrotem. No właśnie, to słowo jakiś sposób jest tutaj kluczowe. Jakby to miało wyglądać? Kto miałby tych ludzi ściągać z powrotem? No wystarczy im karty poborowe wysłać. Przecież na granicy były kontrole i wiedzą, kto wyjechał, kto nie wyjechał. Nie? No, ale myśli pan, że oni jakby dostali taką kartę, nawet gdyby ich znalazła ta karta w Polsce, to oni by tak rzeczywiście wsiedli w samochody i wrócili? Jeżeli kraje, w których przebywają, przestałyby im tak mocno pomagać i też można zmusić do wyjazdu również. Ja nie mówię, że wszyscy, ale naprawdę tam na Ukrainie chyba już nie ma kto walczyć. Zostali ci najbardziej patriotyczni, a reszta się bawi w Europie, bawi się. No mówią eksperci, tak. W takim leśnie również to widać, jak się bawią. No mówią eksperci, że rzeczywiście największym problemem są właśnie rezerwy ludzkie w tym kraju. Natomiast... No właśnie. No jak tych ludzi? Teraz to nasza polska policja miałaby tych ludzi wyłapywać i wysyłać z powrotem? Można ludzi deportować też, jeżeli NFZ dostałby wiadomość, że taka osoba przebywa na terenie Unii Europejskiej, dostała pobór i się nie zgłasza, no to przy jednej, drugiej, piątej kontroli takich ludzi można wysłać na Ukrainę z powrotem. No nie wiem, miłego czy to dnia. Dziękuję bardzo, no nie wiem, czy to takie proste jest. To łatwo się mówi. No wiesz, no pozostaje... Z wieloma rzeczami. Nie, można wierzyć w patriotyzm, tak, ale tak naprawdę ilu młodych Polaków mówi dzisiaj, że w razie czego by walczyła za kraj, nie? Ja myślę, że procentowo to może nawet gorzej wygląda niż na Ukrainie. Tak się trochę boję. No jestem może pesymistą. No, po prostu. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Halo. Halo. No dzień dobry panu. Jakby pan tak radio ściszył i słyszymy się w telefonie. Dobrze, wie pan co? Super. No odnośnie do tego pana, co tam dzwonił przed chwilą. Mm. Halo? No słuchamy pana. No to odnośnie tego pana, co przed chwilą dzwonił, to kto? Ja może mam jechać tam za nich walczyć? No nie, panu chodziło właśnie o to, żeby oni tam jechali, a nie pan. No to jest tu dużo takich właśnie gagatków, co się bawią, tak jak pan mówi, ale to powinni oni jechać tak te sami... siebie, nie? No ale co ich zmusi do tego? To jest to pytanie, tak? No właśnie. I powtarzam jeszcze raz, w sytuacji, gdybyśmy my byli takim krajem, to też ciekawe, ilu Polaków by wolało zwiać na zachód niż walczyć, nie? Brak słów. No. I tyle. Dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo. Na ile dzisiaj jeszcze takie słowo patriotyzm ma znaczenie u nas, czy nie ma? No. Może jakieś badania gdzieś tam się wyszpera. Młodych trzeba pytać, a nie takich starych jak ja. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja z taką sprawą. Mam w tej chwili tutaj problemy na Zatorzu z wyjazdem. No wiadomo, remontuje się ulica Wolińska. Mhm. I mam taką propozycję. Czy można by... skrzyżowanie, które jest Miśnieńska z Wyszyńskiego, skręca się w prawo, jest zakaz, no bo jest tylko jeden kierunek. Tam jest 40 metrów tego tylko, bo od kościoła są dwa kierunki, 40 metrów. Czy można by to zmienić i odwołać to, żeby ludzie mogli tam tędy niestety wyjeżdżać, wyjeżdżać, bo wyjazd tutaj z Zatorza do wiaduktu to jest tragedia w tej chwili. Godzina szczytu to jest tragedia. Druga sprawa. Na wprost ulicy Miśnieńskiej jest brama od akwawitu. Akwawit jest z miasta. Można by otworzyć. Przez parking akwawitu można by wyjeżdżać. Tak prosta rzecz. No wie pan, no nie chciałbym, no niech pan przyjedzie zobaczyć godzinę szczytu, co tu się dzieje u nas. No to... Tak, no ja sobie właśnie... My jeździmy, proszę pana, jedziemy na Święciechowę, jedziemy na lotnisko i wracamy z lotniska, żeby dostać się do miasta. Mm-hmm. Bo jest szybciej to trwa.
To jest chore. Znaczy, nie ma lewoskrętu przy wyjeździe z tej ulicy? O to panu chodzi, przepraszam, bo ja... Nie, ulica Miśnieńska. Miśnieńska, dobrze. Dojeżdżamy do Wyszyńskiego. Okej. Okay. W lewo pan może skręcić, bo tam jest jednokierunkowa, w prawo nie, w kierunku kościoła pan nie może już skręcić. Wiem, bo sobie... Tam jest 40 metrów dosłownie tego, a już od kościoła jest dwukierunkowa. Czyli... Więc raz te 40 metrów otworzyć i już rozwiązuje sytuację. Czyli chodziłoby panu o umożliwienie ruchu dwustronnego między Miśnieńską a Świętego Józefa? Tak, ten kawałek, te 40 okay. metrów, już to sytuację rozwiązywała. Lub otwarcie bramy i jeździenie przez parking akwabitu. Miśnieńska, Świętego Józefa. Na ten czas remontu. Dwa kierunki. Dobrze. No. Moim zdaniem aż tak strasznie wąsko tam nie jest. Oczywiście można by na ten czas ten zakaz na tych 40 metrach zrobić zakaz zatrzymywania tak, postoju. Tak. I wtedy normalnie ruch jest otwarty i rozwiązuje sytuację, bo w tej chwili jeździmy piaszczystą drogą, tu gdzie jest no, równoległa do Wolińskiej, jest taka piaszczysta droga, ludzie tam jeżdżą, rozwalają tą drogę, to, no, to jest tragedia. Dobrze, przekażemy ten wniosek, żeby zrobić dwukierunkowość na odcinku. Na czas tego remontu tej Wolińskiej. Na czas remontu, tymczasowe rozwiązanie. Nie? Dobrze. Zgłosimy, oczywiście nie obiecuję, że to będzie wprowadzone, bo nasi specjaliści od spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego mogą mieć inne zdanie. Natomiast no, na logikę przy wprowadzeniu tam zakazu postoju myślę, że dałoby się przejechać. Ale zanotowana sprawa. Zanotowana. Odbieramy kolejny... Nie, musimy przerwę tak, zrobić. Tak, kolejny dobrze, telefon musimy. Po przerwie, także zapraszamy. Bądźcie blisko radii odbiorników. I druga część tematu dla reportera przed nami. Czy można rzec mówisz i masz? Mówisz i masz, ponieważ właśnie dostaliśmy informację, że ten odcinek od dzisiaj chyba jest dwukierunkowy. Także słuchajcie... Proszę bardzo. Naprawdę. Ja bardzo serdecznie dziękuję słuchaczom za ten sygnał panu Pawłowi i panu Marcinowi, którzy mnie tutaj powiadomili. I mamy kolejny telefon. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć w sprawie tej ulicy Wyszyńskiego. Aha. To przed chwilą pan dzwonił, że jest od wczoraj zmiana organizacji ruchu i już jest ten odcinek drożny, także można super. Z tej Miśnieńskiej wyjechać na Wyszyńskiego. Także mamy potwierdzenie od kolejnego słuchacza, że już jest dwukierunkowość tam wprowadzona, a więc szanowny panie słuchaczu i mieszkańcy Zatorza, no macie łatwiej się tam dostać teraz, żeby do miasta, przede wszystkim do miasta, ale nie tylko dojechać. Także dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. I pozdrawiamy serdecznie Zarząd Dróg Miejskich, który jak widać takie sygnały gdzieś tam musiał otrzymywać i się do nich pozytywnie odniósł. Także szanowny zarządzie dróg, szapoba. Brawo. No dobrze, a my czekamy na kolejny telefon. 655-295-529. W przerwie ten telefon dzwonił, a teraz ale może cisza. To ten słuchacz właśnie, ale który może się tak tutaj dodzwonił. Ale zapraszam bardzo serdecznie. Jeszcze 10 minut dzisiejszego wydania tematu dla reportera, także w sprawach ulic, także i dróg, i remontów, które się posuwają mniej lub bardziej dynamicznie. O, na przykład pytanie, jak tam remont niepodległości? Wczoraj wieczorem tam przechodziłem, już tak się robiło szaro i widziałem, że tam pan Brukasz ujeżdżał taką hałasującą maszyną. Bo w najbliższy piątek chyba otwarcie tego nowego przybytku, także to już by miało być. Przybytek będzie otwarty, aczkolwiek na razie dość ciekawie się zapowiada kwestia dojechania do niego. Jest kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Szanowni Państwo, za tydzień tutaj będzie na pewno głośno i hucznie będą niektórzy obchodzić 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Mhm. No to sobie niektórzy takie rzeczy gdzieś wyszperają, jak to się mówi potocznie, jak Altiero Spinelli, Traktat z Ventotene, Mittel Europa, to będą już, jak to się mówi, częściowo uświadomieni. O, jeszcze Bernard Stempfle, taki jezuita, także będą dużo wiedzieć. A odnośnie tutaj od ostatnio lansowanego takiego skrótu KPO, to można to rozwinąć krótko. Kredyty, podatki, odsetki. Pozdrawiam wszystkich, miłego dnia, do widzenia.
Dziękujemy bardzo, do widzenia. To nasz słuchacz od kalendarium. Nasz słuchacz od kalendarium i proszę bardzo, możecie państwo sobie teraz tutaj googlać te nazwiska, które sobie właśnie tutaj pan słuchacz wymienił. Jestem pod wrażeniem, oczywiście, jak zawsze, erudycji pana słuchacza. I można dzwonić też w sprawach oczywiście erudycyjnych, ale także bardziej przyziemnych. Zobaczymy, kto teraz i z czym. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taki temat związany z Dniami Leszna. Aha. Patrzę na artystów i brakuje mi leszczyńskich tutaj jakichś wykonawców. Ja myślę, że fajnie by rozgorzała jakaś dyskusja właśnie na temat, dlaczego w Lesznie przy okazji Dni Leszna nie promuje się tutaj lokalnych artystów. Aha. No dobrze, pan tu rzuca ziarno pod dyskusję, ja oczywiście, chociaż tam zawsze był taki koncert leszczyńskich satyryków. Znaczy, i też inna sprawa, brakuje w Lesznie właśnie jakiegoś takiego przeglądu, tak, kiedyś był Interfestiwal. Ale to jest taki przegląd. Znaczy, Miejski Ośrodek Kultury organizuje co roku, tak. Jest to konkurs talentów Rozwij Skrzydła. Bo tam Ewiek w żywi zasiada, znaczy. To on wie najlepiej. Okej, ale to są, rozumiem, nie jest otwarta, tak, impreza, że tam nie jest to... Ależ oczywiście, że otwarta. Nie jest nawet biletowana na same przesłuchania, dopiero później jest koncert taki. I lokalsi też grają na tych koncertach finałowym, także tak, to wygląda. Jak to wygląda z tego Leszną edycją? Staram się też doczytać, bo Dni Leszna przenoszą się też po stadionie do Parku Leszczyńskich Satyryków przy Teatrze Miejskim. Tam będzie taki festyn rodzinny i myślę, że tam pojawią się też jakieś lokalne, na pewno się pojawią lokalne akcent. Dobrze, bo na plakacie nie ma, nie? I tak mnie to uderzyło, że szkoda, bo przy okazji Dni Leszna można by było jakieś tam tutaj lokalne zespoły czy artystów. A to też warto pod rozważenie dać. Panu dyrektorowi Moku oczywiście pod rozważenie, natomiast zawsze jest pytanie, no chyba te zespoły w sensie takich supportów, tak? Bo jakby były takie prezentacje leszczyńskiej, lokalnej twórczości, to powiem szczerze, że frekwencja nie zwalała z nóg, jeżeli idzie o publiczność. Chyba, że występują dzieci. Bo jak występują dzieci, to wiadomo, rodzice, dziadkowie obowiązkowo i jest tłum. Tak. Natomiast najczęściej na tego rodzaju imprezach, bo też przecież w życiu miałem okazję ileś ich prowadzić, jak te dzieci kończyły i szły do domu, no to z publicznością zostawało paręnaście osób, które się zasiedziały najczęściej. Chyba, że mówię, no jakaś taka scena alternatywna. Kiedyś był amfiteatr, nie? Proszę pana, to widzę, że... tam była otwarta impreza, no pamiętam. To widzę, że pan ma swoje lata już. Bo taki młody głos, a okazuje się, że to już... Pamięta amfiteatr, to tak jak, wie pan... Pamiętam. Niektórzy pamiętają... Z plusami i minusami tej imprezy. Niektórzy pamiętają walki gladiatorów w Koloseum, a my tu pamiętamy amfiteatr w Parku Tysiąclecia. Dziękuję bardzo. Ale dziękujemy za ten sygnał, pozdrawiamy. Ja myślę, że w tym parku za Teatrem Leszczyńskich Satyryków tam to będzie bardzo lokalnie. Ale też muszę przejrzeć plakat, przyznam szczerze, bo nie mam go teraz przed sobą. Czy nie będzie takiego supportu też jakiegoś lokalnego przed głównymi gwiazdami na stadionie? Nie wiem, nie chcę nic mówić głośno. Sprawdzę, zweryfikuję i informacje podam na antenie. A my teraz czekamy na kolejny telefon. Myślę, że niedługo zaczniemy promować te Dni Leszna. Gdzieś tutaj Miejski Ośrodek Kultury pewnie już zacznie wokół tego chodzić. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja chciałem tak sugestię, ten tam dzwonił nie ten, tylko poprzedni, nie? To jest sprawa do reportera, nie? Tak. A ten pan dzwonił dzień w dzień o historii całej. No, słucham pana, no wie pan, to jest taka audycja, gdzie można oczywiście zadzwonić w każdej sprawie, więc... No ja wiem o... Ja nie cenzuruję moich rozmówców. Ale ten pan, aby z historią dzwoni, no. No może dla pana historia jest czymś bardzo istotnym. Ale to ja już kiedyś też dzwoniłem, nie chcę włączyć telewizję, TVP, historia. O! O, no widzi pan, ale pan się uśmiał. Nie, no ja się śmieję, bo ja nie mogę, znaczy ja nie chcę państwa zachęcać do oglądania telewizji, bo ja jestem człowiek radia, to ja wolę, żebyście radia słuchali. No pewnie, ja też radia słucham, no dokładnie. Okej, dobra. Dobra, na razie. Dzięki, miłego dnia życzymy. Salut. No,
co ja mam państwu. A ja powiem szczerze, ja osobiście jestem ogromnym pasjonatem historii i kiedy zadzwoni słuchacz i mnie tak coś doedukuje, to tak się czuję tak lepiej. Że... No ja zawsze powtarzam, audycję Temat dla Reportera bawi i uczy tak. Wielokrotnie. Mamy już kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja właśnie w sprawie historii. Aha. Otóż, proszę państwa, Amerykanie te pieniądze dają w tą stronę, ale te pieniądze wrócą do nich, bowiem pieniędzy nie rozda się jako żołd tym żołnierzom. Czy walczą tak, czy inaczej, w jaki sposób one będą przeznaczone? No na broń. Także te pieniądze wrócą do Amerykanów, bo władcy tego napadniętego kraju będą musieli za te pieniążki kupić broń. Tak, czytam teraz, proszę pana, panie redaktorze, czytam książkę Irwina Shoa, Młode Lwy. I tam pisarz niestety bardzo sceptycznie odnosi się do Amerykanów jako żołnierzy. Radzę wam, panowie, przeczytajcie tą książkę. No to klasyka jest. Klasyka. Pięknie zekranizowana. Właśnie mam tylko drugi tom, ale jestem zafascynowana właśnie w jaki sposób pan pisarz właśnie traktuje Amerykanów. Amerykanie, owszem, zaopatrzenie, to wszystko u nich grało, ale walczyć nie potrafili. To jest sytuacja, dzieje się w czasie II wojny światowej. Autor opisuje bohaterów z perspektywy Niemców. Tak. Tam są młodzi Niemcy. Marlon Brando. I młodzi Amerykanie, którzy w Londynie mieszkają chwilowo. Część w Dover, część w Calais, Francja, wybrzeża Francji. Także bardzo ciekawa książka. A ja jestem w ogóle przeciwniczką wojny, wszelakiej wojny i jak oglądam w telewizji te okopy, jak oglądam tych biednych chłopców ukraińskich ginących, nie wiedzieć w imię czego. To są dwa narody tak sobie bliskie, żeby walczyć ze sobą, to jest przykre. Nie mogę tego oglądać. Po prostu jestem przerażona, że my zaczynamy prężyć mięśnie i zaczynamy się zbroić. Do czego to w końcu dojdzie? Ja mam małe wnuki, jestem przerażona, jaki los ich czeka. To wszystko, dziękuję. Dziękuję pani bardzo. No cóż, ja też jestem przeciwko wojnie i na pewno mnóstwo ludzi jest przeciwko wojnie, ale taki pan Władimir Władimirowicz Putin chyba nie jest przeciwko wojnie. I teraz co mamy zrobić w tej sytuacji? Tak a propos tych Amerykanów, oczywiście, że nie mieli najmniejszej ochoty walczyć, ale pan Hitler był innego zdania, nie? No, i tu jest ten cały problem, że możemy być, jak to mówią starożytni, lekcja historii teraz. Proszę bardzo. Si vis pacem, para bellum. Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. I to jest bardzo stare przysłowie. Może jakoś optymistycznie zakończymy. Bardzo optymistycznie zakończymy, gdyż, ponieważ póki co żyjemy w pięknym i wciąż spokojnym kraju, czego państwu serdecznie życzę. Miłego dnia, kolejny temat dla reportera jutro o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.